Dobra, także jedziemy. Hash Tiger na żywo z Hash Mobilu. Jest ze mną mistrz driftu Mac McAllister. O, mistrz driftu od razu na początku. No tak, to dość proste. Przy dużej prędkości ostro skręcasz. Tutaj, zobaczcie. To mi nakręci oglądalność. Tak, takie poradniki są, żeby nas nauczyć, jak się jeździ w tej grze, widzę. LOL! Powiedziałeś LOL? Na serio? Ale serio? No to mówisz i masz. Jeszcze raz i wiesz, tak po całości. Słuchaj, nie bardzo... Nasz klient, nasz pan. No dobra. Wiesz co? Zrobimy świetny driftowy tor. Ciekawe, co jest w ogóle za gościu. Kapitalna robota z boza. Ślizg na tych gumach to prościzna. Robota? A, niech zgadnę. Kupiłeś samochód już przygotowany do driftu. Raczej. Gdzie się tak nauczyłeś jeździć? W Londynie. Jako szczyl ganiałem za tymi, co podkręcali bryki. Nauczyli mnie pokonywać zakręty na szybkości. Gangsterska przeszłość, ziomku. Tylko bez taki. Faktycznie auto bardzo ładnie chodzi, drift. Żeby uciec od swojej przeszłości. Co? Nie, stary, to nie tak. To jest kraina SUV-ów, muscle carów i szerokich dróg, brak. Idealnie by zacząć na nowo. Chyba ci się udało. Już za chwilę wszyscy o tobie usłyszą. Tak. Nie mogę się opędzić. Jakieś prototypy dla słuchających tych dysków? Czyli masz jakiś przycisk do driftu? Tak. Właśnie. Wciskasz przycisk do driftu. Dobra, jakiś czarny ten co jest? Próba driftu. Dobra. Dobra, to gra muzyka. Ale co nieco poczujesz, tygrysie? Tylko nie poszpadzaj. Ty żartujesz? Cały czas gram w wyścigówki. Cały czas gram w wyścigówki. Jak ty to robisz? Wow, co się tutaj dzieje? Dopiero się rozkręca. No, w Fordzie się dało się tak zrobić, że się na rzeczy jechały, było trochę łatwiej. No i teraz skręcałem po prostu w drugą stronę i od razu drift leciał w drugą stronę, a tutaj tak nie działa. Serio nie wytrzymasz? Spróbuję. Widzieliście? A nie! To? Pomysł. Miało być po Maxie. Klient ma zawsze rację, tak? Zatrzymaj się! Zatrzymaj się! Hej! Hej, hej, hej! I jak ty gryzku? Co, zatrzymamy się? Jest po Maxie? Tyler, to naprawdę ty? Hej, Mac. Kopę lat. To było ciężkie pół roku bez naszej ekipy. Nic mi nie mów. Mac, mam pewną robotę na oku. Wracasz do gry? Wal do mnie jak w dym. Tak po prostu? Nudzi ci się, co? Strasznie, stary. Jess też w to wchodzi? No, pracuję nad tym. Hej, Mac. Zrobiłeś zdjęcie, jak żygam? Nieźle. Taki typowy Insta-amen. Centrum Silver Rock. Trzecia w nocy. O, jakie fajne Audi, to jest chyba piątka. Ostrożnie. O. Ostrożnie. Który się podoba. Okay, skarbiec otwarty. Jimmy, osłaniaj mnie i stój na czatach. Spójrz tylko na ten łup. Spóźniacie się, nie znoszę czekać. Co? Jesteśmy w środku napadu.
Jimmy! Cholera, musimy stąd spadać! Dla brzydkie felgi. Płacicie za dwóch pasażerów. Nieważne, ilu przeżyje. O, S-Line. Dobra, znam gościa. Chwileczkę! Nie uda nam się! Proszę, to tylko zabawa. Do wszystkich jednostek możliwy napad w dzielnicy hazardu. Wysyłamy radiowozy na patrol. Miller! Musisz teraz! Cześć, tu Tyler. Masz chwilę? Tyler? Hej, siedź na miejscu. Jak zakrwawisz siedzenie, przysięgam. Hej, Ty, nie najlepszy moment, sorry. Cześć, Miller. Mam to nieca. Odzywasz się po 6 miesiącach i od razu czegoś chcesz? Cześć, ja. Tyler, serio, Powie Tyler. Jestem trochę zajęta. Potwierdzony napad w dzielnicy hazardu. Pojazd to czarne auto. Podejrzany z możliwą raną postrzałową. Ostatnio przejechał na północ wzdłuż kulic. Czasem od razu nawet wiedzieli, gdzie jesteśmy, bo to jest amerykańska policja. Do cholery, Tyler! Mówiłam, że jestem zajęta! Właśnie, Tyler, weź się. Pogadam z nią. Hey, Jess. Mac? Ty jest pod ścianą, skoro cię to wciąga. Nie, przecież znasz. Jestem tu dla jaj. Teraz będziesz mi sprzedawać plan Tylera? Nie, mamo. Ja bym to odpuścił. On chce się dobrać do Liny. Do Liny jest teraz w familii. Weźcie się ogarnijcie. Co do mnie, odpada. A daleko jeszcze? Przestań jęczeć, prawie jesteśmy. Nieźle. Już tutaj? Naprawdę jesteś mistrzynią ucieczki. Za to mi płacicie. Mówcie, że jesteście ode mnie. Zajmie się wami. Wow. No, ogółem tak bym sobie w realnym życiu pojeździł bardziej niż tak grze. Tylko w Waldo ma większe okopa niż w grze, ale dobra. Daj mi maka. Hej, Jess, plan jest pewny. Potrzebna jest tylko twoja. Ty, Lina i familia, daj mi maka. Nie możesz sobie odmówić. Siedzisz po uszy. A ten plan jest powalony? Tak, chłopie, to czysty obłęd. Pościgi policyjne, afery, napady. Nie twoja bajka. Lina wykiwała nas 6 miesięcy temu, a w tym momencie ma wsparcie familii. Wiecie, jak było z Rawem. A teraz będzie inaczej. W 3 osoby może nam się udać. Stara ekipa znowu razem, co? Wracaj, dobrze. Zróbmy to wreszcie. Powiedz mu, że przemyślę. I chyba było 4, a nie 3, ale dobra. O nie, milicja nas złapała, to nawet tam gdzie jesteśmy. Jeden Adam przynosi do centrali, mam tu czarny Audi. Prowadzę pościg, proszę o wsparcie. To jest granatowe? Czy bardziej takie grafitowe? Zbudowałam ten bus specjalnie dla was, a więc za tam. Budował go VW raczej, no dobra. Pyk, nie ma gościa. Przyjęłam. Teraz na zachód przez Bumfil. 1 Adam 6, padł nam silnik. Proszę o pomoc drogową. Dobra, przyjęłam. Na południu przez IC-34 Ember Valley Parkway. Przyjęłam. Bierze na południe przez IC-34 Ember Valley Parkway. Żyją tego Nitra, ale to w ogóle mi nie pomogło, nie? Miałem kolizję, bus jest uszkodzony. Przyjęłam.
No jaki gościu, nie? Na drogi pojazd, żadna szans, dobra. Dobra, zatrzymaliśmy się. A więc, jeśli chodzi o twój głupi plan... Nie jest... ta? Spotkajmy się. Gdzie jesteś? Nie powiedzi lokalizacji. Słyszę wysokie zawieszenie ma ten pojazd. To najgłupszy plan, jaki słyszałem. Wycofałem się właśnie przez takie kłopoty. Najlepsza ekipa zawsze wystawia kierowcę w gonitwie. Więc musimy tylko pokonać wszystkie ligi uliczne w Silver Rock. Mac się zajmie driftem i terenem, a ja resztą. No a co z familią? Kontrolują brudne interesy w mieście. No i to jest zadanie dla ciebie. Będą mieli wypasiony sprzęt, uruchom swoje kontakty, dowiedz się jaki, a my się tym zajmiemy. Więc wygrać wyścig i liczyć forsę, patrząc jak familia się sypie. Proste. Sława, bogactwo. Lina Navarro dostaje za swoje. Idioci, pozabijacie się beze mnie. Też w to wchodzę. To jest! Raf? Hm? Wiesz, że nie damy rady bez naszej złotej rączki? Czym ma głowę w róże wydechowej? Nie wciskaj mi gitu. Skoro tak wam zależy, też w to wchodzę. Możecie używać garażu, ale pod kilkoma warunkami. Po pierwsze... Ekipa znowu w komplecie. Litości. Czy któryś z was ma chociaż samochód? Ja postawiłem zakładzie. Straciłem swój, to długa historia. Serio? Na zapleczu są samochody. Klientów, którzy nie zapłacili. Otaczają mnie i... Tego zostawili. Stary, dobry Buick GNX z 8... Golf GTI S2000. Hołd Hondy dla... To Honda, wygląda dobrze. To ma najmocniejszy silnik, nie? Czekajcie, siła hamowania, czas, moc, pojemność, testów 5 coś, 5,90, 5,90. Ten wygląda najbardziej legit. No tak was wezmę na początek. Zobaczymy, co z tego będzie. Jakie koła. Dobry wybór! Nie umywa się do moich fur, ale da radę. Sądziłem, że je tuningujesz. Dobra, doigrałeś się, skopię ci tyły. Co powiesz na to, przyspieszenie? Nieźle. Zobaczymy, czy wystarczy do utrzymania prowadzenia. Dobrze, idziemy jakś autem. Mam nadzieję, że będzie w miarę dobre to auto. O, śnia zakręty, gościu. No, Tyler, ścigamy się. Nie jesteś na parkingu. Chyba najgorszy bym mógł na Honda wziąć w sumie. Dla Schulera lub pudło. A co się zmieniło? Miał plany, ale przekonałem go, że mam lepsze. No i jestem. Tyler, wiesz, że skończyłem tamtym życiem. Było fajnie, ale teraz jestem mechanikiem. Nieźle się tu urządziło. Wyrolowała nas rana. Trzeba ją powstrzymać. Stary, co ja bym dał, żeby się przekonać, co ten Koenigsegg ma pod maską, ale już z tym skończyłem. Odnalazłem spokój. To bardzo miło. Tak myślę. No to jakieś dobre auto tam było ten, te co nam w zeszłym odcinku ukradli. Chyba nie dajesz mi foru. Proszę, nie hamuj się. Nie mam zamiaru.
kto za nią stoi. Wiesz, że z familią nikt jeszcze nie wygrał. Jeszcze. Właśnie. No to chyba wracasz do garażu. Wygrana. Umiejętności zawsze wygrywają z siłą. Jakieś $700 zrobię. $700, o kurde. Reputacja jakaś, kurde. Kartę for speed. Okej, okay, jakieś osiągi się pojawiają. Ło, nitro, układ wdechowy. To wyposaż, no. Hej, Mac, gdzie żeście się podzieli? Pojechaliśmy do salonu szukać terenowych kółek. Raf tego nie posiadał. Kumam. Tak jest. Stać cię na to? Pożyczę ci kasę. Nie, siostro, spoko. Mam za skórniaki. Który ci się podoba, Mac? Suba to Land Rover. Co mam zrobić? Bo nie czytałem zwykle tego, co na początku to tak było napisane. Ja sam to. Stunik pod teren. Pewnie ja szybciej chodzę niż to coś jeździ. Nie przejmuj się nią. Nie myśl. Teraz muszę skopać ci tyłek. Wyścig na lotnisko. No, no, na Audi jakimś Subaru, to... Duża równowaga, nie? Jakości, klasy. Jak nam na przełaj. Wszystko się okaże. Dlaczego właściwie to robisz, Mark? O co chodzi? Dają grubą kasę i możemy dokopać na wal. Kto by tego nie chciał? Znam cię, Mark. To nie takie proste. Taj może mieć swoją krucjatę, ale nie... Powiem wprost, Chess. Po naszym rozstaniu nie miałem nic. Łapałem różne puchy, żeby zarobić. Czasem... Nawet dla familii. Zaryzykowaliśmy i przegrali. Zrobiłeś, co musiałeś. Przyjazd do Ameryki to było jedno wielkie ryzyko. Zresztą, jak wiesz, że wygrasz, to żaden hazard. Jakieś takie zakazy wjazdu, ale z tego. Po tym wszystkim nie odzywał się przez 6 miesięcy. Skoro wrócił, to wierzy, że może wygrać. A ja nie puszczę brata samego na wodę. Ha! Wiedziałem. Zdjęłaś. Będę was wspierać tak długo, jak nie będziecie łukali. Robię to dla was dwóch. Nie dla Emma. Ja cię znam, Chess. Nie zdołasz się powstrzymać. I znowu wygra na pyk. A da. Teraz na auto czy do driftu, bo mi tego brakuje. O, głowica. Karty może ja sobie zamontować, ale sprawdzić, żeby wsadzić do garażu. Potem pewnie jakieś auto będzie musiał ulepszyć mocniej. Och, jest fajne. Przyznaję, nie myślałam, że ci się uda. Ha, kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Racja, dziękuję. Ale ja wolę jednak zostać na drogach. Nie, ja bym chciał tym drugim o tym powiedzieć, bo może. Hera, co tam? Ładna fura, Mac. Może przyprowadzisz ją do garażu? Zaraz będę. No tato ma takie spowolnione oświetlenie w tej grze. Oby to był tylko złudzenie początkowych aut. Zostarka, bo mi chwilę odpadnie. Koniec. Zrobiłem dla was trochę miejsca. Możecie zostawiać tu auta,
Stuningujcie je, pomalujcie, popracujcie nad stylem. Spróbujcie co nieco ulepszyć. Zobaczcie, czy wyciągniecie z aut coś więcej. Wala się tu trochę części. Tylko odkładajcie wszystko na miejsce. Rozumiemy się? Mogę tak, strzyjemy go wylepszyć, wydech oddechowy, turbo, głowice, blok i euch. Czym jest euch? To jest chyba komputer pokładowy. Okej, okay, prędkość to dało mi to, dobra. To tu dzieją się te wszystkie cuda. Im bardziej się postarasz w trasie, tym więcej opcji dostosowywania swojej bryki znajdziesz tutaj. Styl to opowieść. Co chcesz wyrazić swoim wozem? Dobra, ale w ogóle nic nie mogę chyba zrobić, się wydaje, bo... Nic nie mam odblokowanego, widzę przynajmniej. Co muszę zrobić? To jest zawieszenie. O co chodzi? Ja coś muszę zrobić, ale dobra. Nie wiem, o co chodzi. Potwierdź. Dobra, coś miałem pewnie zrobić, jak tylko nie czytałem tego, co tam napisane. Aha, dobra, mogę lakier zmienić, ale co, nie mam lakieru? Dobra. Dobra, zresztą nic za bardzo nie mam. Okej, wstecz. Okej. Dobra, mogę wyjechać z garażu moim stuningowanym autem. Tutaj na pustyni znam dwie ligi, godne twojej uwagi. Pierwsza to liga wyścigowa o nazwie Cmentarna Załoga, którą kieruje La Katrina. Banda dzieciaków z obsesją śmierci i skłonnością do dramatyzmu. Mac, druga liga jest dla ciebie. Liga 73, terenowa ekipa, na której czele stoi jakiś typek o imieniu Udo. Ostatnio zaczęli się ścigać wokół lotniska i rozwalać moje prototypy. To kto pierwszy? Wow. Dobra, Mac. Najpierw zmierzymy się z kilkoma ligami, a potem wyzwiemy ich szefów na pojedynek. To powinno zapewnić nam reputację potrzebną do startu w gonitwie banitów. Chciałbym tutaj przed nami, będzie bliżej, nie chcę się tak daleko jeździć w sumie. Obczaić ligę 73 i rzucić im wyzwanie. I powietrze! Mogę auta kupywać? Co mogę robić? Warsztat. Witaj w warsztacie. Możesz tu kupić nowe karty Speed lub wymienić żetony części na szansę, by zdobyć doskonałe ulepszenie. No spoko w sumie. Oha, i co mogę zmieniać? Aha, czyli w sumie...
życzę szerokiej drogi. Tu opiekunka. Mówi się o szansach i niebezpieczeństwie. Dwa dni temu nieznany kierowca zajął pierwsze miejsce. Dobra, jedziemy. Kilometry za miastem, jak okiem sięgnąć tylko niebo. Liga 73. Tu można poczuć wolność. 150 na godzinę i 3 metry nad ziemią. Aha, to mało. A ten Subaru. Co my tutaj mamy? Świeże mięsko. Ty jesteś Udorot? Jestem Mac. Wiem, kim jesteś. Kumplem Hashtagera od Driftu. Chcesz sobie zrobić selfie, Mac? Chrzanić to. Jestem offroadowcem tak jak wy. Ba, lepszym. Udowodnij. Pokonaj moich, to pogadamy. Hej, co powiesz na zgarnięcie odrobiny forsy na boku? Dam znać, w co bym poszedł. Jeśli spodobają ci się, no to... Nie wiem, coś przyjąłem, może się uda. Wszystko wiadło spisie, chłopcy i dziewczęta. Uważajcie, umiem się odgryźć. Dajesz, dajesz! Dobra. Musimy to wygrać, żeby mieć jak najwięcej punktów. Zresztą się dostawę na tym aucie, on tak za bardzo, no... się nie trzyma drogi. Ma się wygodnie jeździć z tym pierwszym autem, no dobra. Jakaś obiekty muszę niszczyć, tak? Kaktusa zniszczymy. Ja tu niszczę system. O nie. No i chyba przegrałem. Aha, ja się straciłem. Ponownie rozpoczniemy. Nie udało się niestety, no jakoś tak wyszło. Mięsko wiadło spisie, chłopcy i dziewczęta. Uważajcie, umiem się odgryźć. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Dobra, idziemy teraz na przykład, może poniszczymy jakieś drzewa tutaj. Nie wiem, się próbować, czy sobie są zniszczalne w ogóle.
Muszę to zrobić raz. Wybacz mi. Tak, nie jest ci przykro. Tak, masz rację. Nie jest. Nieważne, po prostu skopij ode mnie tył, okej? Okay? Żyj prach, rozumiesz? Trzeba blokować, bo mnie nie wyprzedzi. A osobiście tego bym nie chciał. Nie zniszczę, nie zdobędę tego. Nie daj się wyminąć. Co trudne dla mnie to był ten. Misja. Nie najgorzej. Z 700. Nie zakładamy się następnym razem. No niestety. Pociąg drugi. Radam Tom. Blok silnika, o kurczę. Na razie tu w garażu, potem sobie jakieś na fajne auto kupimy i tak ulepszymy. Blokowano nową misję. Aha, będziemy takie odblokować jakie misje, rozumiem. Całkiem znowu, Braku. Może jednak zrobimy z ciebie jeszcze offroadowca. I tu się mylisz, Brachu. Ja się z tym urodziłem. Hej, rozpoznaję cię. Jesteś od szalonego Rawa. Szalone to jest u niego to, co potrafi zrobić z silnikiem. Czy on ci sprzedał ten tekst? Wpadnij kiedyś pod panele solarne. Udowodnij, że ta wygrana to nie był fakt. Dobra, idziemy może kolejne wyścigi porobić, po prostu, nie wiem. Nie mamy jakiegoś większego planu. Ta muzyka jest tak cicho, że aż, no nie wiem. Kierowca zajął pierwsze miejsce w wyścigu Pumville. Podobno niektórzy oczekiwali zupełnie innego wyniku. Miejscowy kierowca o ksywce Cobra zakończył wyścig, jadąc karetką do szpitala. Czempionie, ulice mówią, jedź wolno, jedź dumnie, uważaj na martwe punkty. Kurde, ci goście się nie patyczkują. Pociąg. Aha, ja to jest tak. Dobra, gdzie mogę sprawdzić mój poziom pojazdu? Ja mam 144, tak? Najlepszy samochód, dobra. Myślę, że jest chociaż zmienione na prowadzeniu, jakoś na razie nie. A na razie to nie zbliża się do tego. Minuta to jest duży czas, nie ukrywam. Ponieważ przez minutę mogłem parę razy przednić, ale dobra. Atak z góry!
Muszę przyznać, wspaniale jest być pierwszy. Dobra. Drift 90 stopni. Czy tam zakręt? Jeszcze kilometr 70, to w sumie nawet to szybko idzie. Będziemy pierwsi. Następny punkt kontrolny dla daleko, ale dobra. Bieg na nitrze. Przed siebie ładnie. I wygrana. Epic win. O, nawet się opłacało. Teraz sobie pooglądam, ile kosztują jakie auto fajne. Żeby wiedzieć, to trzeba mieć pieniędzy. Teraz tą weźmy. Co to jest? O kurczę, jakiś... Do garażu na razie wyślij. Sorry, że jestem tak świetny. Jakbym miał za mało zmartwień z ustawianiem wyścigów dla familii. Współczuję. Wszystkim dają się we znaki. Tego robiłem czy nie? No to chyba teraz. No to jedźmy w takim razie. Co prawda na przełaj, ale jedziemy. Zależy o glimpęk. Masz suka, aż się radio włączyło. Dobre radio. Klakson jest w tej grze? O kurde. Dosyć tej zabawy. Zakopcie tego frajera w piachu. Bla, bla, bla. Ty ciągle gadasz, ale to ja ciągle wygrywam. Dajesz! O nie, jakieś kamienie, nie. A ja myślałem ponownie rozpocząć. Dobra, dawajcie, dlatego to osiągniemy. Dosyć tej zabawy. Zakopcie tego frajera w piach. Bla, bla, bla. Ty ciągle gadasz, ale to ja ciągle wygrywam. Zapnij pas. Łatwo są te challenge.
Trzeba się, że ktoś nie umie jeździć nawet, też czasami są łatwe dla niego. Ciekawe, czy wszystkie auta są dla wszystkich bohaterów, czy dla jednego na przykład. Przede mną tylko niebo, dziecinko. Może przejść potem, czy są te supy zniszczalne, czy nie. Miałbym Game Movie z tej gry zrobić, ale nie chcę się. Drogie panie i panowie, Mac wygrywa kolejny raz. 202 na godzinę, ale prędkość. Układ wydechowy. Do garażu. Tylko nowa misja, no to nowa misja, pyk. Ludzie jeszcze pomyślą, że jesteś prawdziwym offroadowcem. Nadeszła pora, by wyprowadzić ich z błędu. Czy to znaczy, że będę mógł skopać ci tyłek, Udo? Zróbmy tak. Pokonaj mnie, a wtedy ja powiem ci, gdzie szukać wraku. Powiedz tylko, gdzie i kiedy. Gdzie ma ten mechanik? Czekajcie, tu się to robi? Warsztat. No to się tu robiło chyba, nie? Zrobimy sobie szybką podróż, zobaczymy, czy on tam nam jest w stanie po prostu lepszyć to auto. Myślę, że tam coś ulepszył. Aha, i to mi tak trochę tylko podniosło, no to nieźle. O, nitro, zrywa nitro. Użyłem za jednym razem, jakoś tak na fakt był dość średni, ale dobra. Dobra, musimy teraz ten dziki strzał pokonać, tego Udo całego. Ale dziura. Jedźmy do celu, żeby... Nie wiem, ta misja w ogóle takich gra trwa, bo się sprawdzić coś ciekawości, ile to jest godzin nagrywania. Znaczy godzin rozgrywki, może coś w stylu. A jednak nie są zniszczalne, patrzcie. O, pogięło przód. Potem takie auta są klepane na polski dom. To bez kapy. Jest jakiś billboard reklamowy.
A tam to tak boksuje w miejscu, nie? To tak, jest tak dopracowana gra, nie? Może mocno nie dobra. Patrzcie i pyk. Nie wiem co mi to dało, ale zniszczyłem billboard. Niszczyłem billboard, aby zdobyć potencjalne środki. Dobra, okej, okay. Teraz uderzę w coś. Dobra, mam trochę niżej niż rekomendowany, no ale no co, nie jestem najlepszy. W ogóle skok na odległość. Sprawda 6 metrów to nie jest duży skok. O, się go wstał jakiś królem. Mam nadzieję, że jesteś gotowy. Same auto w ogóle. Tak. Będzie wyjątkowa zabawa. Ma lepsze lampy, taka ciemna. Czas na show! No, nie wiem, czemu tak jest, nie taka prędkość jest niska w tej grze. Bardzo mnie to śmieszy, bo tu jedziemy 140 na godzinę maksymalnie. Świeżaku. Z drogi ty ślamazaro. Szlak. Co, konkurs na disy? Jest skończona, czyli wystarczy po prostu na jedną rampę poczekać tam, no. Powiedz, Liga 7-3, to ma związek z lotniskiem? Jasne, zakradaliśmy się, by szukać śladów UFO, gdy jeszcze była tam tajna baza. Jak nas przyłapali, zwiewaliśmy na przełaj. Niesamowite, ale serio? Proszę, Udo, powtórz, że jestem mocny w gębie. Zamknij się i prowadź. No to ogółem ciekawe, że się dzieją jeszcze w tej grze. Już myślę o następnym wyścigu. Jak usłyszałem, że chcesz się ścigać, myślałem, że będziesz bufonem. No i? Jesteś nadętym bufonem, ale umiesz jeździć. No, tego się trzymajmy w sumie, tak powiem. Pyk, dwójeczka. I na zakręcie pyk. I wygrana kolejna. Nawet z osiągnięciem podejrzewam, a nie tylko tak. O, 75 metrów skok, to nawet dobry chyba bez dzio... Jest, był. No, robimy środkową, co mamy? O kurde.
No garaż na razie wyszli w sumie. Jak nowe auto kupimy, to od razu będzie ulepszenie. Misja ukończona, to nieźle. Liga pokonana. No, do Charger. Nissan Skyline. No, Type X. Ta trasa jest ciężka, ale poradziłeś sobie. Lokalizacja 240 jest twoja. Jesteś rasowym offroadowcem. Dziękuję. Ty też jesteś niezły. Od dziś jesteśmy z dala od lotniska. Zasłużyłeś na to. Wiesz co? Wpadnij kiedyś do warsztatu. Może Raf skołuje ci jakiś przyzwoity silnik. Ha! Pomyślę o tym. Na razie cho, świeżaku. W razie czego jesteśmy tutaj. Raf? Wiem, gdzie jest blacha do 240. Super. Jak znajdziesz, ściągnij je do garażu. Przy odpowiednich częściach może uda się go poskładać. Poza tym chłopaki z Ligi 73 dadzą ci spokój. Gdzie są wskazówki? O, warki. I tam jest jakaś droga. Jakiś Y taki, nie wiem, gdzie to może być. Byłam gdzieś na YouTube, będzie jakaś mapa na internecie, co potem podeszukał tego. Teraz tego nie widzę za bardzo nigdzie. Czekajcie, jeszcze jak zerknę. No nie, no nie ma tego. Co mi tutaj bym popasowało, nie? Czekajcie, to jest tutaj, patrzcie. Jest lotnisko. Dobra, nieważne, nie ma sensu, to jedziemy tutaj. Jakieś zawody tam są w ogóle. I pyk, o nie, nie udało się jednak. A, to jest mój punkt, dobra. Jeszcze jeden wyścig dzisiaj zrobimy, będziemy kończyć tak samo, też w sumie. Aż te odcinki muszę coś zmontować, wszystkiego w sumie jeszcze innego zmontowałem. W sumie spodziewajcie się tej gry bardziej na live'ach, bo tak mnie tam bardziej mi zależało i przechodzić, a nie tutaj tak na... Co, muszę samochód zmienić? Co to jest, co to jest? Aha, tego muszę. Aha, ja mógłbym jechać w sumie jakieś auto sobie kupić, ale... Gdzie to się robiło, te auta? Gdzie się auta kupywało? A, czyli to jest salon, dobra. Czyli składa najlepsze fury, dobrze wiedzieć. O kurczę, to jest aut już. O, jest AMG, Mercedes, on taki biedacki, jakiś Ford, boże. O, nie klasa. O, maksymalna prędkość 500 coś, wow, jakiś BMW.
O, tu mam jakieś skały. O Boże, nie chcę sobie te auta. Ora. Tak, chcę wyjść ze salonu. Zróbmy na wyścig jednak, zobaczymy jak na się spiszemy. A, to tak się nie mogę teleportować, ze. No to lipa, dobra, jedziemy. Zrobimy na wyścig, skończymy odcinek, raczej zobaczymy na kolejnym odcinku, zrobimy, porobimy o. Wszystkie te tak sobie robimy jak w innym odcinku, może bo na live wszystkie te... Lokomotywę wjechałem. Olo, czemu mnie tak tepnie dziwnie, tepa? Znowu jakieś koło jest za koła. Jakieś żetony. Dobra, nie wiem. No, nie mam najlepszego samochodu, ale dobra. Gdy pędzisz trasą ponad 150 na godzinę, każda decyzja to sprawa życia i śmierci. Dokładnie. Jestem La Katrina, a to jest cmentarna załoga. Cmentarna załoga, to brzmi jak z Batmana. Jakaś załoga. No dobra, nie o to chodzi. Jakie kurde gwiazdki? Z Porsche? To ty chcesz dołączyć do zawodów o północy? Dołączyć, wygrać, coś takiego. Jestem Tyler Morgan. Morgan, ta? Nie słyszałam o tobie. Postaraj się nadążyć. Spróbuję was pokonać. No, myślę, że nie będzie trudno. Mam nadzieję. Zatańczmy ze śmiercią. Jedź, jedź, jedź! Może jestem pierwszy. Może potem zwiększa jakiś poziom trudności albo coś w tym stylu. Zostanie ukończone, znowu mam jakieś kasę. Te żetony, czy wszystko trzeba pozbierać? Może gdzieś poza live'em to porabiam na live'ie w sumie. Z poza odcinkiem, Boże. Jejk. Dobra, jedziemy dwójka. Mogę to wygrać, już jest niedaleko. No to wygram, Boże, lol, gościu. Chyba bym, nie, nikt za mną nie jedzie raczej. Na razie mi się dobrze gra, na razie nie zmienię, wyłączam nagrywanie jeszcze chwilę. Mogłem, o, proszę, czas mi trochę, nie, bo na razie jest która godzina? Proszę, o. Ile jest 19, tak myślę jeszcze, no, chwilę można. O, aż się pytają mi odpowiedzi, oh my gosh.
To jest pyk, hamulce, nie. Zaczynam biegów. Niech to wyposaży może. No, auto takie dość w miarę, powiedziałbym. Zaraz, Morgan? Jednak coś słyszałam. Załatwili ci parę miesięcy temu. To było wtedy. A teraz, gościu? Wygrywam z twoimi ludźmi. Wygram z tobą. Przykro mi, stary. Nie masz ze mną żadnych szans. To się jeszcze okaże. Poszedł billboard, tak samo jak ja. Mogę to zrobić szybko. Co? Czy tankować? A nie, się znajduje stacji, dobra. Ale muszę tak trochę oddalić i... Można gdzieś teleportnąć, ale to jest takie no, niby realne, nie? O, teraz będę mógł, patrzcie. Ha, dokładnie, szybka podróż. Lina obecnie pracuje dla firmy La Famille i pilnuje interesów kolekcjonera. Dobra. Ja nie zakładam się na 2 minuty, bo to pewnie nierealne, no dobra. Dasz radę znowu pokonać moich ludzi? Ostatnio nie miałem problemu. Super! Wow, tak jest! Okay, naszym założeniem jest, żeby pokonać pewnie pewną grupę najlepszych ludzi w tym mieście, a da się pytać, czy pokonam jakieś plebów, kurde, z jakiejś wsi. Dobra. No i trzeba karetka. Hehe. Przysypiacie tam czy co? Uła, co to jest za gość jakiś? Jakiś gość, co trzeba gonić tym. Poszakiem jakimś. Ale to jest takie trochę, nie wiem, może faktycznie te poczki są takie wolne auta. Ale że potem będą jakieś większe prędkości, jakieś 200-300, nie. Kurde, 160 i on już dycha. Pyk. Jak zwykle się uda. Let's go. Teratom. Nie, no to dużo nie poprawi, a szkoda tej karty. Dobra, ostatni wyścig ten zrobimy i potem kończymy odcinek. A mówili, że zmiękłeś, Morgan. Ta zaciekłość to przyjemne zaskoczenie.
Uda ci się ją podtrzymać? Zapytaj Navarro. Mało kto potrafi takiej zaleźć za skórę. Co jej zrobiłeś w skarbie? Wydaje jej się, że może ustawiać wyścigi. Jeden jej przestawimy. 4000 obrotów maksymalnie może mieć. Dobra, auto sportowe, nie? Czemu policja? Dobra, ostatni wyścig na dzisiaj. Dobra, może być w sumie, bo jest taki, widzę dość kręty. Zresztą to nie jest auto. Możecie spróbować. Na razie nie drytujmy na siłę, ponieważ za chwilę może być lepsza okazja. Na drifcie się dużo zyskuje na zakrętach, ale się szybko też prędkość wytraca i taką dość. Ojej, za wolna prędkość, żeby robić drift. Dobra, to był taki musiałem trochę drift, ale chciałem to skończyć w sumie. Jeszcze tylko kawałek drogi. To jest taki max auto, że on nie jedzie. No taki, taka nitro to jest tak naprawdę nieprzemyślany, bo my go dość często używamy w tej grze. A w realnym życiu to może tak tyłkę ustawić, tam cylinder. Po prostu może go rozwalić. Dobra, dostarczamy lepszą mieszankę paliwa, nie? Na aucie. Ponad 100 metrów, nieźle. Zbierałbym na tego Skyline'a, kupimy potem. Teratom, tej dobrej było. On nie, co jest układ dechowy. Też z tym to dużo nie da, widzicie. Jak to układ hamowania przyspiesza osiągi i tego. No. Czyli znowu wygrywasz. Teraz kolej na ciebie. Pokonaj nas w następnych zawodach. Wtedy pogadamy. Co jest? No to w górę. Dobra, także wam dziękuję za odcinek, taki dłuższy odcinek, takie dłuższe odcinki gdzieś spodziewajcie się, też tyleż na live'ach, nie? Także dzięki za oglądanie następnego odcinka z Need for Speed Playback, na razie, pa!